Imbir w aucie uratuje Ci życie. Zaufaj mi, ten sposób to dla wielu nowe odkrycie. Rezultaty są niezwykłe. Trzymaj imbir w schowku i nie pożałujesz. To ważne, żeby zawsze był w aucie. Wetrzyj kawałek imbirów w szybę samochodu. Po chwili zobaczysz, dlaczego warto to zrobić. To trik, którego z pewnością większość ludzi jeszcze nie zna. Okazuje się, że niepozorny kawałek imbiru ma zastosowanie podczas deszczu. Taki widok z pewnością żadnemu kierowcy nie jest obcy. Jeśli jednak nasze auto ma słabe wycieraczki, ich pracę może usprawnić zwykły kawałek imbiru. Wystarczy starannie posmarować nim szybę samochodu centymetr po centymetrze. W imbirze występują naturalnie substancje, których właściwości wywołują na szybie efekt lotosu. Jest to pojęcie naukowe, które opisuje efekt samoczyszczących się powierzchni. Odkryte po raz pierwszy uroślin z rodzaju lotos nelumbo. Tak posmarowana szyba szybciej będzie odprowadzać wodę i brud ze swojej powierzchni. Poprawia to widoczność na drodze podczas deszczu. Twoja trasa będzie przebiegać o wiele bezpieczniej, a trudne warunki nie będą ci straszne. Wystarczy od czasu do czasu wytrzeć szybę kawałkiem imbiru. Dlatego miej go zawsze w aucie. Zimą zawsze mam pastę do zębów w samochodzie. To najtańszy sposób na pozbycie się irytującego problemu. Choć brzmi to dziwnie, to pasta ma genialne zastosowanie, które przyda się kierowcom. Zima jest trudną porą dla kierowców. Odśnieżanie samochodu, zamarznięte zamki i parujące szyby. Ograniczona widoczność na drodze może doprowadzić do kolizji. Okazuje się, że zwykła pasta do zębów może rozwiązać irytujący problem. Wystarczy przygotować ściereczkę z mikrofibry. Ważne, żeby była czysta i nowa. Wyciskamy na nią kawałek pasty. Następnie wcieramy ją w wewnętrzną część szyby. Dokładnie rozprowadzając. Potem czystą stroną ściereczki zaczynamy polerować. Cienka warstwa z pasty osadzi się na szybie. Jej działanie zapobiegnie parowaniu szyb. Zawsze warto mieć tubkę w samochodzie. Dodatkowo pasta ma właściwości polerujące pomaga usunąć mikrorysy, które powstają na szybach podczas jazdy. Ten trik z butelką to sposób złodziei, dlatego uważaj, jeśli zobaczysz jedną z takich butelek włożoną pod karoserię samochodu przy kole. Takich incydentów wciąż przybywa. Pomysłowość złodziei jest coraz większa. Sposób z butelką to jedna z wielu ich metod na kradzież auta. Wystarczy im pusta butelka po napoju, nie potrzebują nawet twoich kluczyków. Jeśli więc zauważysz, że przy kole utknęła taka właśnie butelka, bądź czujny i uważaj. Złodzieje w ten sposób chcą ukraść twoje auto. Dzięki butelce dostaną się do twojego auta bez kluczyków. Liczą na to, że nie zauważysz tej butelki, to im wystarczy, by dostać się do twojego samochodu i cię okraść, czy nawet ukraść auto. Złodzieje są na tyle sprytni, że umieszczają najczęściej tę butelkę na kole od strony pasażera. Jeśli podróżujesz sam, rzadko podchodzisz do auta od tej właśnie strony. Wszystko po to, aby się jej nie zauważył. Wtedy nieświadomy sytuacji i zagrożenia otworzysz samochód i wsiądziesz do niego. Odpalisz silnik i ruszysz. Kiedy zaczniesz odjeżdżać, zaklinowana butelka między karoserią a oponą sprawi, że usłyszysz dziwny hałas. W tym momencie na pewno wyjdziesz z auta, zobaczyć co się stało i na to właśnie czekają złodzieje. Prawdopodobnie nawet nie zgasisz silnika i nie zabierzesz torby czy innych rzeczy z samochodu. Kiedy wyjdziesz zobaczyć, co wydaje takie dziwne dźwięki z drugiej strony samochodu, złodzieje po prostu do niego wsiądą i odjadą. W najlepszym przypadku zabiorą tylko twoje rzeczy osobiste, korzystając z tego, że zostawiłeś otwarte drzwi. W obu sytuacjach jest to przykre doświadczenie. Dlatego zachowaj czujność i ostrzec też znajomych przed takim sposobem złodziei na butelkę. Moneta w drzwiach twojego samochodu nie przyniesie szczęścia. Pozostawiona w klamce, to znak złodziei. Jeśli więc zauważysz taką monetę, musisz to wiedzieć. Złodzieje wymyślają coraz to nowsze sposoby na kradzież. Czasami są zainteresowani tym, co masz w samochodzie. Innym razem chcą ukraść właśnie samochód. Automatycznie zamykane drzwi na pilota nie mają prawa się otworzyć. Więc jeśli gdzieś parkujesz to po prostu klikasz kluczykiem i odchodzisz. Myślisz, że samochód jest zamknięty. Często nawet zostawiasz w nim różne rzeczy osobiste, bo nie jesteś świadomy, że ktoś może je łatwo i szybko ukraść. W końcu przecież zamknąłeś samochód i parkuje w miejscu publicznym. Okazuje się, że to jednak nie jest przeszkodą dla złodziei. Nawet w środku dnia nie muszą się do niego włamywać. Wystarczy im trik z monetą. Przestępcy wkładają monetę w klamkę. To blokuje drzwi. Ta prosta sztuczka sprawi, że drzwi z monetą się nie zamkną, a o to chodziło złodziejowi. Najczęściej taką monetę złodzieje wkładają w klamkę od strony pasażera. Jeśli jeździsz sam, nie będziesz podchodził do auta od tej właśnie strony. Nie dotyczy to wszystkich samochodów. Lepiej sprawdzić więc na swoim samochodzie, czy trik z monetą sprawi, że drzwi się nie zamkną. Unikniesz dużych problemów. Cztery ukryte funkcje kluczyka są bardzo przydatne, a niestety mało kto o nich wie. Okazuje się, że kluczyk od samochodu ma funkcje, które bardzo ułatwiają życie. Choć zwykle znajduje się na nim mała ilość przycisków, to odpowiednie kombinacje aktywują jego ukryte funkcje. Pierwsza przyda się podczas upałów, gdy zaparkowany samochód rozgrzewa się w zastraszającym tempie. Okazuje się, że kluczyki pomogą nam schłodzić samochód bez klimatyzacji. Na kilka minut przed użyciem auta wystarczy aktywować otwieranie szyb. Wystarczy przytrzymać przez kilka sekund przycisk otwierania drzwi. Po chwili wszystkie szyby powinny się opuścić. W ten sposób auto przewietrzy się. My nie będziemy musieli wsiadać do gorącej kabiny. Druga ukryta funkcja przyda się zapominalskim. Wystarczy użyć tej funkcji kluczyka, by odnaleźć swój samochód na parkingu. Z pewnością chociaż raz w życiu każdemu się to przytrafiło. Jeśli chcemy szybko go znaleźć, wystarczy skorzystać z funkcji lokalizacji pojazdu, wystarczy przytrzymać dłużej jeden z przycisków na pilocie, samochód włączy światła i da dźwięk klaksonem. To właśnie po nim będziemy mogli znaleźć kierunek, w którym znajduje się zaparkowane auto. Jest to funkcja niezwykle przydatna i oszczędzająca czas. Niestety większość osób o niej zapomina, tak samo jak zapominają, gdzie zaparkowali swój samochód. Za pomocą kluczyka możemy zdalnie zamykać lusterka. Ta funkcja przydaje się podczas parkowania w mieście. Jeśli boimy się, że ktoś może uszkodzić lusterka w zaparkowanym samochodzie, wystarczy wcześniej w ustawieniach samochodu włączyć tę funkcję. Producenci ukrywają ją pod różnymi kombinacjami przycisków. Niektóre samochody składają lusterka od razu po zamknięciu. Jeśli twoje auto tak nie robi, sprawdź w ustawieniach, bo może masz taką opcję, ale jest wyłączona. Idziesz załadowany torbami i zakupami, i nie wiesz, jak otworzyć bagażnik? Okazuje się, że można to zrobić bezdotykowo. Wystarczy znać jedną ukrytą funkcję kluczyka samochodowego. Znajduje się na nim przycisk otwierający bagażnik. Okazuje się, że wystarczy nacisnąć go dwa razy lub przez parę sekund, by bagażnik sam otworzył się na oścież. Ten mały patent potrafi oszczędzić sporo nerwów. Większość ludzi nawet nie wie, że ich samochód może to zrobić.